Jelly Squad. I raz, i dwa, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Dawajcie, no, szybciej, z życiem, rozgrzewka jest najważniejsza. No, bardzo dobrze, zaraz będziemy gotowi. O, witaj, Peggy, masz nam coś do powiedzenia? Dzień dobry, cześć. Przepraszam za spóźnienie, lekcja do odrobienia. Ach, ta szkoła. No, dobrze, nic się nie stało, zrób sobie szybką rozgrzewkę, a wy już możecie wskakiwać do wody. Dobra, hej, Peggy, sorry. Dobra. No, Peggy, rozgrzewka. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Cześć, dzień dobry. O, witaj. Ty jesteś Agnes, prawda? Tak, to ja. Zapisałam się tutaj przez internet. Zastanawiałam się, czy już są pierwsze zajęcia. Tak, właśnie tak. Właśnie Peggy się spóźniła też, więc robiła rozgrzewkę, więc zrób razem z nią i wskakujcie do wody. Umiesz pływać, prawda? Tak, tak. Zapisałam się na poziom średni. Tak, to właśnie tu. No dobrze, dziewczęta, raz, raz, z życiem i wskakujemy. Raz, dwa, raz, dwa. Uf. No, Agnes, dwa baseny kraulem, dwa baseny. Nie stawaj na dnie, ile ty masz lat? Cześć, Agnes, jestem Peggy. Hej, miło cię poznać. A tamtych dwoje to Rick i Chloe. Super. No, Rick, z życiem, teraz na plecach. Dobra. No, bardzo dobrze. Teraz możecie w nagrodę sobie poskakać te ostatnie 5 minut do końca zajęć. Woohoo! Chodź, Agnes! 3, 2, 1! Woo! Na bombę! Woo! Uwaga, lecę! Woo! Woo! A teraz tyłem! Woo! Dobra, ej, bo już jest 10 po, musimy iść do domu. To cześć, dziewczęta, do zobaczenia. Hej, hej, no, hej, widzimy się, pa. Moje drogie baby, chodźmy do szatni. Halo? Cześć, G. Nie przeszkadzam wam? Ty przeszkadzasz? No skądże? Co tam, opowiadaj. Wiesz, moja kuzynka mi powiedziała, że... dziwnie jest to mówić, ale że... twój tata, on... to znaczy, w sumie to nie on, tylko... Co jest z naszym ojcem, coś nie tak? Nie, nie, po prostu... Dowiedziałem się, że moja mama flirtowała z waszym tatą. Wait, co? Cameron, ty się dobrze czujesz? Daj spokój, to przecież dorośli, oni mają nas i... No, jak to? Nie wiem, czy tata wam opowiadał, ale w czasach Big Stars był bardzo związany z Roxaną i był w niej zakochany. Tylko że, no, wyszedł ze Eleny i wszystko było dobrze, ale moja mama podobno... No, nie wiem, co się tam dokładnie zdarzyło, ale... To było już po tym, jak wyszliśmy. Po prostu nie wiem, co o tym myśleć, więc postanowiłem ci powiedzieć. Ale nie jesteś zły na mnie, co? Dlaczego miałbym być na ciebie zły? To twoja mama, ale przecież ty nic nie zrobiłeś. Trzeba ich jakoś pogodzić i tyle. Wyobrażam sobie, co się teraz dzieje w twoim domu pod twoją nieobecność. Ryan, no musiał na to jakoś zareagować, nie? Ta, wiem, też o tym myślałem i mnie to przeraża. Dlatego ostatnio nie dzwoniłem do rodziców. Uznałem, że niech sami rozwiązują swoje... A tam sami rozwiązują! To są dorośli! Dorośli zawsze wszystko sztywno rozwiązują i nigdy nie mówią sobie w twarz tego, co myślą. No, wiesz, nie zawsze, ale często tak jest, że wszystko ukrywają i mają wszystko gdzieś. To nie jest dobry sposób rozwiązywania problemów. Dlatego musimy im pomóc. Jak, G? Co ty chcesz zrobić? Nie jestem pewien. Przede wszystkim... porozmawiam z siostrzyczką. Zobaczysz, Cam. Wszystko się ułoży. Thank you.
Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Hej Agnes, jak tam góry złota w willi twojej ciotki? Co? A no tak, przepraszam, madam. Pewnie nie mogę się do ciebie odzywać, bo jestem za biedny, żeby z tobą rozmawiać. Ojej, no to szkoda, że sobie nie pogawędzimy. Pa, pa, jaśnie pani. A co? Nieźle ci dowalił, księżniczko. A całowanie się nie jest naruszeniem twojej przestrzeni prywatnej? Ale ci dowalił. Księżniczko. Cieszę się, że mogłeś przyjść. Wiesz, zastanawiałam się nad tym, co opowiadałeś o dziewczynach z lodziarni. Ja myślę, że tobie podoba się Sara. A wiesz, ty jej na pewno się podobasz. No na 100%. Widziałam tą dziewczynę i znam ją nie od dziś. Pierwszy raz, wiesz, była tak z kimś takiej relacji, jak z tobą. No sam nie wiem. Ej! Znam się trochę na tych sprawach. Chcesz być w szczęśliwym związku, czy nie? Wiesz, nie wiem. I nie wiem, co czuję do Sary. Daj spokój! Właśnie temu służą randki. Żeby sprawdzić, czy ludzie są dobrani. I wiesz, zamierzam wam załatwić najlepszą randkę wszechczasów. Co? Aha, i tak właśnie zrobię, Kam. Chodź. Cześć. Gdzie byłaś tak długo? Przecież jest dopiero 14. Tak, a ty z tego co wiem, dzisiaj kończyłaś wcześniej, 12:45. Więc gdzie byłaś? Ale czemu się tak pieklisz? Zapisałam się na basen. Chciałam trochę odreagować, bo w szkole jakoś nikt mnie już nie lubi. A tobie najwyraźniej bardzo to odpowiada. Śmiejesz mi się prosto w twarz. Nie stosowałaś się do moich rad, zerwałaś z idealnym dla siebie chłopakiem, więc twoje idealne życie, wybacz, ale zmieniło się bezpowrotnie. A z basenu masz zrezygnować. Nie zamierzam za to płacić. Ale kiedy ja... A żebyś wiedziała, że mi to odpowiada, ciociu. A za basen mogę płacić sama.